Pan wójt gminy Krzyżanowice, pan Grzegorz Utracki, który także znalazł się wśród uczestników Śląskiego Konwentu Klimatycznego, ClimateCon. Panie wójcie, już z tego, co pan dzisiaj słyszał, widział, jakie wrażenia, czy wierzy pan, że Śląsk pokona smog? Znaczy na pewno. Prędzej czy później na pewno. Na pewno ma Śląsk swoje jakieś tam historyczne uwarunkowania i geologiczne również węgiel. Natomiast no, gmina Krzyżanowice, no, jesteśmy gminą rolniczą, zieloną i zawsze aktywnie realizujemy zadania związane z OZE, z niską emisją. Pamiętam doskonale ten temat. Pierwszy raz się z nim spotkałem 26 lat temu jako radny sejmiku samorządowego województwa katowickiego. Wtedy o niskiej emisji również już mówiliśmy. Myślę, że dużymi krokami idziemy do przodu. Mamy cały czas program gminny wymiany kotłów wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Mamy chyba jedną z wyższych dotacji w regionie, bo 9 tysięcy do kotła dla mieszkańców dajemy i to się sprawdza i mieszkańcy no, chętnie korzystają z tych dotacji. Ogranicza nas trochę może i dochodowość i możliwości w tym programie realizacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale zawsze na maksa, na maksymalnych jakichś wartościach staramy się mieszkańcom pomóc. Weszliśmy również w projekt z subregionem zachodnim Łączymy z Energią, działa u nas punkt Czyste Powietrze, więc ta aktywność naszej gminy jest również na tym polu, w tym obszarze bardzo duża. Myślę, że efekty są również widoczne. Czego z pozycji wójta gminy już z długoletnim stażem oczekiwałby pan od na przykład władz województwa, bądź też władz państwowych, jeżeli chodzi o takie wspomaganie gminy w tym, żeby gmina stała się całkowicie pozbawiona węgla? Znaczy myślę, że dla wszystkich gmin jest ważne, by RPO województwa śląskiego jeszcze w większej części przeznaczyło środki na dofinansowanie programów. Pan marszałek Jakub Chełstowski dzisiaj to pięknie też podsumował, że działaniami zarządu województwa śląskiego zwiększono znacznie tą kwotę, ale dalej mamy projekty, które są na liście rezerwowej. Teoretycznie my też na niej jesteśmy, bo mamy złożony projekt dla naszych mieszkańców wymiany kotłów i ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła. Natomiast no, tego oczekujemy i tego byśmy oczekiwali w nowej perspektywie, żeby te środki dalej dla gmin były, żebyśmy mogli wesprzeć mieszkańców w tym. A ci mieszkańcy nasi już się przekonali. Jesteśmy gminą, która jest w 100% zgazyfikowaną, jako jedna z nielicznych gmin wiejskich. Z tego korzystamy. Bardzo dużo instalacji kotłowych jest opartych właśnie na gazie, czyli na ekologicznym paliwie. No, dzisiaj ekonomia no, trochę pogorszyła warunki korzystania z tego gazu, ale jak się okazuje, ceny węgla też windują do góry. W związku z tym myślę, że idziemy na pewno w dobrym kierunku, ale też potrzebujemy wsparcia. Staramy się pokazywać też mieszkańcom dobre praktyki, no, przede wszystkim modernizując kotłownie w naszych budynkach. Zostały nam już tylko nieliczne w małych placówkach jakieś kotłownie węglowe, które będziemy w przyszłym roku już likwidować. Jesteśmy po termomodernizacjach szkół, przedszkoli. Montujemy również tam, gdzie się da, panele fotowoltaiczne, by również zużycie energii jakby tak bilansować i zmniejszyć, no bo koszty bieżące gminy, wszystkich gmin JST, już również mieszkańców gospodarstw domowych są bardzo wysokie z powodu tych cen, więc cały czas staramy się bilansować, by jak najlepiej w bilansie energetycznym wyjść. Pan marszałek mówił o zmianie spojrzenia na Śląsk, który już nie jest takim zakopconym zagłębiem, tylko jest w zasadzie, można powiedzieć, krainą zieloną. Można określić, że jest tam więcej jednak lasów, jakichś terenów zielonych. Gmina Krzyżanowice na turystykę stawia od bardzo dawna, a pan jest takim entuzjastą, jeżeli chodzi o właśnie wskazywanie tego, że można z turystyki na tych ziemiach także funkcjonować. Czy to jest tak po linii z województwa? No jak najbardziej, dlatego że no, gmina Krzyżanowice jest gminą, czy zawsze była postrzegana jako gmina rolnicza. Ma bardzo dobry areał, bardzo duży areał, bardzo dobrej gleby, drugie, trzecie klasy. Więc tutaj u nas z odrolnieniem jest problem, więc jakiegoś takiego boomu inwestycyjnego i przedsiębiorstw, jakichś dużych fabryk, no może być problem ze ściągnięciem takich inwestorów. W związku z tym postawiliśmy na małą przedsiębiorczość, małe, średnie przedsiębiorstwa, które się rozwijają i liczba tych przedsiębiorców stale rośnie w naszej gminie. W związku z tym, że mamy również no, zielone
obszary bardzo fajne, bo i meandry rzeki Odry, i Las Tworkowski. Postawiliśmy trochę na turystykę, by stworzyć bezpieczne ścieżki rowerowe, wieże widokowe, by ściągnąć też ten produkt, a w związku z tym, że również rozwija się branża turystyczna, hotelowa, restauracyjna w naszym regionie i mamy dobre praktyki w tym zakresie, no na pewno się jakby również jakby odnajdujemy w tej jakby części realizacji zadań samorządowych, zabezpieczania potrzeb mieszkańców również no, w tej infrastrukturze. Połączenie z autostradą, autostrada A1 właściwie w Chałupkach, w Boguminie, w 40 minut do Katowic można się dostać, więc również dla mieszkańców pracujących w aglomeracji, w centrum, dostanie się do nas na wypoczynek, choćby weekendowy, nie stanowi żadnego problemu, stąd też rozszerzamy cały czas naszą ofertę ścieżek rowerowych, punktów gastronomicznych, ciekawych, atrakcyjnych miejsc przyrodniczych, architektonicznych, bo i ruiny zamku, tworzone centrum Górnej Odry, pałace, no, trudno wymienić wszystkie, ale na pewno no, w ostatnich latach mocno poszerzyliśmy taką ofertę dla mieszkańców. Tu na konwencie też padła ważna informacja dla samorządowców, że taki program jak Czyste Powietrze, taki program dotacyjny będzie też adresowany do budownictwa wielorodzinnego, bo jeżeli chodzi o budynki indywidualne, jednorodzinne, to tutaj powiedzmy, że jest jakieś zaspokojenie, ale gmina Krzyżanowice no, też ma takie obiekty, niedużo, ale ma, więc jak pan to traktuje? Mamy trochę bloków gdzieś tam, czy tak budynków takich wielorodzinnych, około 30 z tego co pamiętam. Więc na pewno też, jeżeli będzie możliwość, też będziemy korzystać z tych programów, a już dzisiaj no, korzystają ci mieszkańcy z Czystego Powietrza i myślę, że to ten kierunek jest na pewno dobry. Bardzo dziękuję. Pan Wójt Grzegorz Otracki. Dziękuję bardzo.